Witam z tej strony Rafał, witam wszystkich kolekcjonerów kultowych ciężarówek ciężorów, PRL-u i nie tylko. Znaczy generalnie kręcę to z, z takiego względu, że piszecie do mnie, żebym pokazywał co w tych y, tutaj dziwnych rzeczach z Dagostyni można dostać. W dziwnych rzeczach, no. Eee kolekcjonerskie. Jak słyszycie, jestem troszeczkę przeziębiony, ponieważ zaczął mi się urlop. Więc naturalną kolejną rzeczą, że w urlopie trzeba załapać jakieś przeziębienie. Na samym początku, na samym starcie, gorączka, kaszel, katar. Super. Więc tak, co tutaj mamy? Tutaj mamy, tutaj mamy ciężarówkę. Ciężarówkę zwaną Volvo F12. Całkiem fajna, duża, pokaźna ciężarówka. TIR. Tak zwany. E, całkiem, całkiem powiem Wam, że podoba mi się. Nie wiadomo, że to jest model kolekcjonerski, ale i tak robi na mnie wrażenie, gdybym miał 5 lat, chciałbym mieć taki. 6 też. <grywy> Jedziemy dalej. To jest 54 numer. Star 25 Z3. E, tak, tą konstrukcję, tą konstrukcję pamiętam. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Mój dziadek taką jeździł. Znaczy w sensie nie takim żurawiem, nie? Żurawiem. No żurawiem, no dobra. Tak dobrze strzeliłem. Cóż, no, w PRL-u budowało się różne rzeczy na różnej bazie z byle czego byle było. Byle działało i powiem wam, że no... Nie było łatwo. Nie było łatwo. I... i Kurczę, normalnie chyle czoła przed tymi wszystkimi osobami, które, które żyły w tamtych czasach i musiały się e, musiały się tutaj e, z tym wszystkim zmagać to nie było zresztą tam... dobre no tutaj większość, większość ludzi, którzy na kanale są wiedzą o co chodzi, tak? Żyli w PRL albo urodzili się w PRL-u e, a młodsi, którzy to oglądają, no nie było fajnie. Nie było fajnie, naprawdę nie było fajnie i e, Tutaj mamy, mamy. takiego właśnie stara 25 z. No, tak średnio to wygląda, powiem wam, średnio to wygląda znaczy, um, Przedstawia to, to nie jest jakieś kurdnia, tutaj mistrzostwo świata, jeśli chodzi o modelarstwo, ale um, mniej więcej przedstawia to, jak, jak, jak ten um, żuraw wyglądał. Czy znaczy on był na pewno później jak była eksploatacja, to będą był on powycierany poobijane, podam jakieś obmalówki, a tutaj mamy nowkę z fabryki. Także tak wygląda fulkanówka z fabryki i powiem Wam o gdzieś tutaj mam jeszcze 25. Tak jest tutaj już z, z warstwą kurzu już, czyli mamy, czyli mamy tą kabinę, tu już mi się lusterko urwało. Tu mamy tą kabinę plus całą resztę dorobioną. To, żeby mogła podnosić różnego rodzaju ciężary. A w dzisiejszych czasach, tak z własnego doświadczenia, e, mamy pojazdy, które, które nie mają operatora, e, które potrafią. M, ile tutaj jest? Wynosi nie wiem, ile ładunek. No, pewnie jest tutaj gdzieś, gdzieś informacja o tym, ile ładunku może to podnieść, chociaż może z tyłu zawsze było coś takiego udźwig wymiary, ciężary z obciążeniem maksymalny udźwig 3 tony przy wysięgu 2,5 metra 750 kg przy wysięgu 550 no. czyli całkiem spoko no. nie był taki wielki ciężarowiec ale ale całkiem spoko, a wracając do dzisiejszych czasów to wystarczy coś, coś takiego zastępuje, o wiele, mniejsza, o wiele mniejsza maszyna, która nawet nie ma operatora, tylko jest sterowana z pilota, coś jak dron, naprawdę to wszystko bardzo poszło do przodu. Dobra, słuchajcie, nie zanudzając dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.